Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Widzę, że pan minister tak jakby wczoraj nie słuchał tej naszej debaty, tylko cały czas upierał się przy tym powtarzaniu, że nie można, że państwo jest bezradne i potrzebują państwo jako rząd 2 lata od wygranych wyborów, żeby zrobić system, który uszczelniłby VAT, który z jednej strony, ale tak naprawdę dla zwykłego obywatela to nic nie mówi. Ale uszczelnienie VAT-u to jest wyrównanie szans na rynku gospodarczym. Czyli ci, którzy oszukują, a możemy powiedzieć mocniej, okradają obywateli, współobywateli, nie mogliby tego robić. A możemy powiedzieć jeszcze mocniej. Państwo pozwalają na to, żeby budżet Polski był okradany na, zgodnie z tym, co powiedział pan minister Janusz Cichoń, na 45 miliardów złotych. Wiedzą państwo, co za to można zrobić, za te 45 miliardów złotych? Mogliby państwo spełnić 3/4 swoich obietnic, które państwo obiecali na te 100 konkretów. Proszę zobaczyć, jaka to jest masa pieniędzy, które państwo rocznie pozwalają na okradzenie naszego budżetu i obywateli. Co państwo mogliby za to zrobić? Prawie za roczny brak tych pieniędzy w budżecie mogliby państwo wybudować port lotniczy. Proszę zobaczyć, jakie to są gigantyczne pieniądze. Pani poseł się jak dowie się, ile kosztuje sama budowa lotniska, to pani będzie wtedy mogła mówić. A tak pani po prostu mija się z prawdą i tylko tak uważam, bo nie zakładam, że pani poseł kłamie, bo po prostu pani nie wie, więc to nie jest kłamstwo. Więc za takie pieniądze państwo pozwalają, żeby przez 2 lata ich nie było. Państwo opowiadają, że państwu tak dużo czasu trzeba na zbudowanie tego systemu. No tak jakby państwo chcieli dłutem w kamieniu ten kod budować. Jeszcze raz proszę porównać i zważyć. 45 miliardów rocznie państwu ucieka. Ileś firm bankrutuje, bo działają nie na tych samych zasadach uczciwych, a państwo do tego podchodzą, mamy czas, zobaczy się, nie dzisiaj, to jutro. Panie ministrze, mimo wszystko to jest jakaś graniczna data. Mam nadzieję, że pan zrobi wszystko, żeby ten system powstał znacznie szybciej ze względu na nasze dobro wspólne. Żeby był port CPK, żeby był port kontenerowy, żeby była szybka kolej w Polsce. To są te pieniądze, które można byłoby przeznaczyć z tych pieniędzy, które w tej chwili idą do mafii VAT-owskich. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że teraz wysłucha pytań i zapraszam do zadawania pytań, ale wpierw ustalę czas.